Za górami, za lasami żyło sobie grzeczne dziewczę z warkoczami. Była uczenna, sympatyczna, nawet całkiem miła. Koniec! Dalej tak nie będzie! Jak postanowiła, tak zrobiła. Do babci w tej chwili! Nie mam czasu. O co tyle hałasu? Ja nigdzie nie idę. Bolą mnie nogi. Zrobienie z tą dziewczyną, Boże mój drogi! W tej chwili! Kapturek strzelił focha, głośno trzasnął drzwiami i udał się do chatki pod dębami. Piękna młoda dama. A, do babci idę, lecz wolałabym iść sama. Chyba babcię musisz bardzo kochać. A tobie co do tego? Chyba się za bardzo fochasz. Ale... Nie ma tego złego. I pobiegł wilk do chatki. Babcię ciut zaskoczył. Lecz uciec mu zdołała, a ten do łóżka wskoczył. Babciu? Halo, babciu, jesteś? No nareszcie. Słabo mi trochę, moja dziecino. Co tam przyniosłaś? Czy może wino? Mama dała obiad i trochę ciasta. Żadnego winka dzisiaj nie będzie. Koniec z tym. Basta. Babciu, a jakie ty masz długie ręce? Nie pytaj, weź się przygód, weź nie pytaj, weź go weź. Babciu, a jakie ty masz długie nogi? No nie powiem, twoje też niczego sobie. Babciu, ty masz jakieś dziwne oczy. Oczy czarne, oczy czarne.
tymi twoimi zębami to też jest coś nie tak. Coś mi tu zdecydowanie śmierdzi. Ale to nie ja, to nie ja. Okej, kapturku. Dość już pytań, bo zgłodniałem. Diabła, gdzie jest moja babcia? 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 Zapomniałem. Do chaty wchodzi Kajowy. Co się tu wyprawia? Ten wilk straszne harce tu odstawia. Mówi, że nie wie, gdzie babcia zniknęła. Straszny wstyd, ale babka mi umknęła. No tak, babcia ma refleks niczym sarenka. To już koniec przedstawienia. Teraz kilka słów powie nam ta oto panienka. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Teatru. Wszystkim osobom ze sceną związanym życzę, by każdy wasz występ był udany, pełnej widowni, burzy oklasków, wśród scenicznych świateł blasku. Życie to teatr, o tym nie zapominajmy, a powierzone nam role jak najlepiej grajmy.